Cześć wszystkim. Dzisiaj trochę dębowego tematu. Będziemy robili zabudowę, w zasadzie to będą takie drzwi, otwierane drzwiczki pod schodami. One będą takie trochę nietypowe. Mam nadzieję, że mi wyjdzie ten plan, ponieważ no coś sobie tam wymyśliłem i spróbuję to zrealizować. Jedziemy z rozcinaniem. Najpierw zbrzeguję te dechy. Jedna już jest, bo ona była kiedyś do czegoś przygotowana. Jakaś resztka. Zbrzeguję je i potniemy wtedy na taki mniej więcej wymiar tego, co jest potrzebne. Po rozcięciu teraz mogę to standardowo przestrugać. Nie wiem jeszcze, ile mi wyjdzie z tego. Mam nadzieję, że jak najwięcej. 28. Ale to jest w najgrubszym miejscu. No, jak wyjdzie 22, to byłoby super. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, teraz docinam te wszystkie listewki, które przestrugałem na wymiary. Wymiarów tutaj nie będę wam podawał, bo to nie ma znaczenia. Każdy może sobie zrobić to po swojemu, według swoich potrzeb. Także docinam to. Mam wszystko podocinane, czyli to jest jedna para drzwiczek, to jest jakby imitacja, ale tu nie będą drzwiczki, tylko to będzie taka zabudowa pod schodami samymi. Także zabieram się teraz za połączenia tego, odrysuję, gdzie mają być domino, bo połączę to na domino. Tą jedną częścią będę miał trochę zagadkę, ponieważ ona, jakby w tą część wchodzą dwie wangi. Będę musiał trochę ją wzmocnić od tyłu. Zobaczycie zresztą, co będzie tutaj. I dlaczego to jest problematyczne i dlaczego będę musiał tutaj to wzmocnić, ale to później. Teraz zabieram się za domino i łączymy to. Na to też będę musiał poczekać, żeby to wyschło, zanim będę to obrabiał, także przygotuję sobie w międzyczasie coś innego. Słuchajcie, wreszcie przyszedł czas klejenia. Czas już najwyższy. Moje ramki wyschły, mogę teraz je wstępnie oszlifować, wyczyścić klej, który wypłynął. Jedną musiałem wrzucić w prasę, ponieważ ściski mi nie złapały. OK, ramki wyszlifowane, trochę to czasu zajęło, ale już jest wszystko przygotowane. Teraz muszę wykonać wręg od tylnej strony. Użyję do tego tym razem frezu do wręgowania.
Ja już sobie to ustawiłem, także zobaczymy, jak to pójdzie. Czy na raz, czy na dwa. Jedziemy. Bałaganu narobiłem, ale w ręki jest super, perfekcyjny, tylko że on musi być jeszcze głębszy, także teraz muszę zrobić w następnych ramkach i frez przestawić, może nie przestawić, ja nie wiem, może zrobię film kiedyś o nim, jeżeli będzie Was interesować. Frez ma wymienne te łożyska, czyli ja mam teraz największe łożysko, żeby nie zbierać za dużo. Ale zmienię je teraz na mniejsze, ponieważ potrzebuję tutaj głębszy ten, jakby szerszy ten wręg. Dobra, słuchajcie, jestem po 3 godzinach około, 3 godzinach z przerwami, żeby wykonać te kilka listewek, dokładnie chyba 32. Grubości mniej więcej 1,5-2 mm, plus do tego przeszlifowane są tak tylko z grubsza, żeby pozbyć się tych największych zadziorów. Do tego, co w międzyczasie zrobiłem, oprócz tych listewek, wyczyściłem narożniki. I teraz zaokrąglę te zewnętrzne w zasadzie krawędzie, te wewnętrzne i zewnętrzne, no nieważne, w każdym razie teraz się tym zajmę, no i zobaczymy co dalej, spróbuję to ułożyć, wiem, że części materiału nie mam, ale no do tego jeszcze przejdziemy. Krawędzie mam wyfrezowane wszystkie, tylko te wewnętrzne zostawiłem tutaj, bo one nie muszą być. Tutaj jeszcze prawdopodobnie przyjdzie płyta, której właśnie nie mam sklejka i ona będzie pomalowana na biało. Ale dobra, zajmijmy się tym, co teraz tutaj mamy. Powiem Wam, że jak ja już coś wymyślę, to już musi być. Po prostu popłynąłem z tematem, żeby już nie przedłużać. Zamysł jest taki, że te listewki mają być na przemian tutaj zamontowane. Teraz, żebym się nie pomylił. Dystans jakiś robię na oko, to nie ma być idealne. To ma być mniej więcej coś takiego. Proste, prawda? Dobra, pozostało mi do zrobienia jeszcze dwie części. Jedna taka, jedne te drzwiczki mniejsze i ta zabudowa, imitacja drzwi większa. Także montuję to. I teraz tak, tutaj z tyłu ma przyjść sklejka biała. Znaczy prawdopodobnie będę musiał ją malować na biało. I ona będzie przykręcona, żeby przytrzymać to, jednocześnie żeby stworzyć tło, żeby tam po prostu nikt nie zaglądał, żeby kurz nie leciał i tak dalej. Tylko że no, tej sklejki nie mam,
Jednak przed sklejką będę chciał to jeszcze pomalować. Znaczy pomalować. Myślałem o lakierze. Żeby nie dawać tutaj oleju, tylko lakier. Także, ale to po zmontowaniu przed sklejką. Dobra, nie gadam już, bo gadam głupoty, już jest dosyć późno. Biorę się za następny. Kolejny dzień, kolejne niespodzianki. Płytę już mam, sklejkę. Nie mam tylko niestety lakieru w macie czy w półmacie. No i tutaj znowu olej wygrywa, także niestety, ale muszę to wszystko rozebrać i zacząć olejować po kolei, ponieważ później z wyczyszczeniem oleju w tych zakamarkach wszystkich no, nie byłoby możliwe. W związku z tym no, kilka minut pracy rozbieram i zacznę olejować od tych elementów. No, nie było zbyt skomplikowane, żeby to złożyć, ale trochę zabawy. To co? Możemy zacząć montować. Mam już wszystko polejowane, wyczyszczone. Jeszcze troszkę to musi doschnąć, ale mogę już to łączyć. Chcę jak najszybciej się tego pozbyć, ponieważ muszę dociąć sklejkę i nie chciałbym to kurzyć przy tym oleju. Doszedłem do wniosku, że jednak nie będę malował tej sklejki, tylko użyję też oleju. Będzie takie jaśniejsze trochę tło. Bardziej zbliżone, powiedzmy, do koloru, bardziej stonowane niż biały. Biały mógłby być tutaj zbyt kontrastowy, także zobaczymy, jak będzie wyglądała sklejka taka, no, kremowa, powiedzmy. Okej. Chłopaki ze wschodu pewnie już zdążyli film obejrzeć, zrobić kopię i wykonać ją w 1000 egzemplarzy, ale tak to będzie wyglądać. Fajnie, prawda? Wydaje mi się, że nadaje to jakiś taki naturalny urok. Dobra, następne. Po docięciu sklejki mogę teraz trochę ją szlifować i olejować, a potem przykręcimy ją do ramek. Teraz tu jest ważna sprawa, ponieważ chciałbym, żeby te, że tak powiem, listki były dobrze dociśnięte, czyli powiedzmy, to jest ta wypukła strona, to ta jest stroną zewnętrzną, czyli tą widoczną przez tą kratkę. Także tą będę najpierw olejował i dopiero prawdopodobnie po zamontowaniu pooleję w środku. To już będzie proste, także mogę jeszcze to pobrudzić w międzyczasie, także wolałbym to zrobić trochę później. Dobra, tak to zostawiam do wyschnięcia. Idę na kawę. Wrócę
Obrabiamy to dalej. Ok, w międzyczasie przeczyściłem te sklejki z oleju. One trochę podeschły. Teraz czas na otwory i na wkręty. Najpierw sobie wyznaczę, ja zakładam rękawice, ponieważ to jest wszystko jeszcze trochę takie klejące od oleju. Tu mam przykładową sklejkę, tu jest kilka sęków, ale wydaje mi się, że to nada urokowi, jeżeli one wyjdą z tamtej strony. Dobra, teraz wyznaczę sobie kilka miejsc, które muszę przewiercić. Wkręty dam wszędzie, gdzie są te listewki podwójnie nałożone na siebie. No dobra, to samo zrobię w tej części, ponieważ to jest to samo. Żebym teraz się nie pomylił. Dobra, mam obie odznaczone. Tamtą sobie na razie zostawiam. No i teraz czas przewiercić. Jak? Myślę, że całkiem fajny efekt wyszedł, co? Mam nadzieję, że klientom się spodoba. Dobra, ja montuję pozostałą część i wtedy jeszcze jakby ostatnią chyba rzeczą tutaj będą zawiasy puszkowe. Jeżeli dopasuję takie, jakie potrzebuję. Zobaczymy. Ok, przedostatnią czynnością, jaką wykonam, będą otwory. Trochę się tutaj pobawiłem w moje stare festulowe zabawki. I myślę, że teraz to wykorzystam. Oczywiście mógłbym to z ręki zrobić. Natomiast zależy mi na tym, żeby to było dobrze wykonane. I dlatego trochę się pobawimy. Tutaj jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, czyli wyznaczyć sobie miejsca, w których powiedzmy będą te otwory. Załóżmy, że będzie ten otwór tutaj, tak, czyli on będzie... Tu. Czy tu? Tu. Czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty. Dobra. Już to sobie wszystko ustawiłem, żeby czasu nie marnować. Chwila i po tym macie. Więcej ustawiania niż tej roboty.
Czy głębokość mam odpowiednią? Wydaje mi się, że głębokość trochę muszę zwiększyć. Teraz jest ok. No dobra, w zasadzie to zdejmuję. Ta część jest gotowa. Zawiasy przygotowane. Tutaj niestety będę musiał dodać taką listewkę, jakiś kawałek, żeby zrobić dystans od ściany, bo to musi być montowane bezpośrednio do ściany, a nie mam takich zawiasów, także tak to zostawiam i lecę z następnymi. I takim sposobem dotarliśmy do końca. Jak widać, moje trzy ramki są zrobione. Dodałem jeszcze uchwyty, czego nie widzieliście, ponieważ nie mogłem ich znaleźć. Znalazłem jakieś, trochę są za jasne, ale no innych nie mam, takie muszą być. Może teraz tak, parę słów na temat realizacji. Co bym zmienił, czego bym nie zmienił? Generalnie nic bym nie zmienił. Strasznie mi się to podoba i żal mi się z tym pożegnać, ponieważ to już jedzie do klientów wkrótce. Jedna uwaga, jeżeli chodzi o te listki, te paski takie cienkie dębowe, tutaj no, należy zwrócić na to uwagę, żeby one nie były zbyt cienkie, ponieważ na przykład tutaj, nie wiem czy to będziecie widzieć, ten pasek jest zbyt cienki i on po prostu nie dociska tych pod spodem. No i niestety to jest taki tam minus. Generalnie bardzo fajna realizacja, ponieważ dała dużo satysfakcji jakby z efektu. No, mi się to osobiście podoba. Natomiast tak, użyłem tutaj w 80% oprócz sklejki i oczywiście okuć, użyłem samych odpadów materiałów, które mi zostały po schodach, po drzwiach, po innych pracach, czyli krótkie odcinki, które tak naprawdę jeden główny blok, który został pocięty na te wszystkie paski, on nie mógłby być użyty do niczego więcej, ponieważ było tam mnóstwo pęknięć, mnóstwo jakby uszkodzonych, takich większych partii i on już się do niczego właściwie nie nadawał. Tutaj świetnie się to spisało i ten materiał został w całości wykorzystany. Co dalej? Jak widzieliście, trochę się pobawiłem też z festulowym systemem na szynie, żeby wyfrezować otwory pod puszkowe zawiasy. No tutaj uchwyt jak uchwyt, nic tutaj szczególnego. Co jeszcze? Polejowane dwa razy. Sklejka też była olejowana raz z jednej strony i z drugiej strony i przykręcona na wkręty. Co dalej? Co tu jeszcze mogłem powiedzieć? No mam nadzieję, że mi to będzie pasować w tym miejscu, w którym będzie to zamontowane, ale montaż to już odrębna historia. Dzięki tymczasem za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach i obiecuję, w następnym filmie będzie konkurs. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.